jeśli chodzi o nasz układ nerwowy, o mózgowie, które właściwie między innymi też odpowiada za to, że pamiętamy, to jest tam wiele struktur, to tylko tak wymieniłam dla orientacji, że jest bardzo wiele struktur w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli w naszym tym mózgu, które odpowiadają za to, że pamiętamy. Każda jakby nastawiona jest na co innego. Niektóre na czynności, czyli na ruch. Ruch też jest związany z pamięcią. To, że my wiemy, jak jakąś czynność wykonać, to też jest nasza pamięć. Tak? Niektóre właśnie na dotyk, na zapach, na smak, czy właśnie na przetwarzanie informacji i na wykorzystywanie tych informacji. Także każda struktura ma swoje określone zadanie. Jeśli któraś z tych struktur w jakiś sposób zaczyna chorować, coś się dzieje, no to wtedy pewne rodzaje pamięci zostają przez nas stracone. Możemy poprawiać pamięć, jak mówiłam, poprzez odpowiednie ćwiczenia i oczywiście tutaj jest istotna rola naszego mózgu. Mózg jest plastyczny i okazuje się, że ta plastyczność jest właściwie do końca życia człowieka zachowana. Także nie ma takiego momentu, że można sobie powiedzieć, o, ja już się nic nie nauczę, to już jest koniec. Zawsze się człowiek może czegoś nauczyć. Fakt jest faktem, że największą plastyczność, największe możliwości mają organizmy rozwijające się, czyli dzieci, młodzież, młodzi ludzie. Później troszeczkę oczywiście te możliwości spadają, aczkolwiek one się jak najbardziej utrzymują do późnej starości. Także każdy się może uczyć i dobrze, że są teraz takie inicjatywy jak Uniwersytety Trzeciego Wieku i tym podobne różne rodzaje formy aktywizujące właśnie osoby w wieku już takim geriatrycznym czy około geriatrycznym, gdzie rzeczywiście można się dalej rozwijać. Dzięki temu cały czas jest przepływ informacji, cały czas te synapsy są aktywizowane i dzięki temu ten proces zapamiętywania czy uczenia się wciąż jest możliwy. I my wiemy, że osoby bardziej takie czynne i fizycznie, i intelektualnie rzadziej mają problemy z pamięcią niż osoby, które się wyłączają i im się nie chce. Też, proszę Państwa, zjawisko takie no, natury społecznej. Często ludzie o tym mówią, że dopóki pracował, to wszystko ogarniał. Jak przeszedł na emeryturę, no to się zaczęły problemy. Z czym one się zaczęły? By się wyłączył. Dana osoba się po prostu wyłączyła i właściwie jej życie się już skupiło na siedzeniu w domu i oglądaniu telewizji, bo tak jest niestety bardzo często. I tu widać, jak takie wyłączenie się, jak brak tych obowiązków, brak konieczności tego uczenia się, zapamiętywania, robienia czegoś powoduje, że te procesy pamięciowe zaczynają szwankować. Proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć, oczywiście to jest wiadome z fizjologii układu nerwowego, że w układzie nerwowym nie przybywa nam komórek. Ile mamy, tyle mamy, ale można je jednak modyfikować. Można na nie wpływać, można je angażować, rozwijać, także na tym to polega, czyli ćwiczenia, przede wszystkim ćwiczenia i przede wszystkim aktywność. Oczywiście bardzo istotne są tutaj też te neuroprzekaźniki, takim kluczowym, jeśli chodzi o pamięć, jest acetylocholina. Niestety z wiekiem troszkę to stężenie tej acetylocholiny spada. Noradrenalina, dopamina, tu też, proszę Państwa, z wiekiem stężenie dopaminy spada i to też powoduje, że ludzie z wiekiem stają się wolniejsi, nie mówiąc już o chorobie Parkinsona, gdzie ewidentnie spada, ale u każdego fizjologicznie spada i to powoduje właśnie, że zaczynają się też problemy ruchowe.